Witam bardzo serdecznie w grze Adgar na Commodore C64. Tutaj mamy poziom trudności, można wejść do jakiejś planszy, ale trzeba wtedy wpisać kod do tej planszy. Więc zacznę rozgrywkę. I o co tutaj chodzi? No właśnie mamy password taste. I tutaj trzeba w odpowiednim czasie połączyć ze sobą, przynajmniej w planszy pierwszej, wszystkie te cyfry o jednakowym nominale. Oczywiście gra kończy się na kilka sposobów. Właściwie na dwa. Jeśli skończy się czas i jeśli braknie nam ilości ruchów, bo tutaj mamy moves, ile ruchów możemy wykonać w danej planszy, oraz czas, więc to są rzeczy, które niestety, ale no trzeba zwracać na to uwagę. Tutaj jest, jak widać, w zależności od planszy są różne możliwości. Tak jak tutaj na przykład jest taka rzecz, że o, na przykład właśnie pod tymi cyframi pojawiają się inne cyfry, więc tutaj są bloczki, które stoją jeden na drugim. No i trzeba po prostu to wszystko zniwelować. Gra wydaje się dość prosta na pierwszy rzut oka, no bo pierwsze plansze to są planszami takimi ćwiczebnymi, że tak powiem. Więc jak na razie nie stanowi to większego problemu. No to już jest inna sytuacja, bo tutaj trzeba na przykład dodawać. Czyli działa to na zasadzie, że zwiększają się nominały i w ten sposób poprzez dodawanie uzyskujemy wartości, które są potrzebne do ukończenia planszy. Także tu już no, trzeba się zorientować, co jest czym w której planszy, prawda? Więc jak tutaj widać, trzeba na przykład te łączyć ze sobą, czy je ściągnąć, a potem połączyć. Czyli tak jak widać, coraz trudniej im dalej. Tak, tu jest jeszcze inna historia, czyli mianowicie dodawanie do dziesiątki, więc jeśli 4 i 6 jest 10, to ta druga wartość pozostaje siłą rzeczy, no bo zostaje tylko jedna wartość, więc siłą rzeczy musi być tylko jedna, więc to działa to na tej zasadzie, także robi się coraz ciekawiej. Tak, i tu podobna sytuacja. Password 7. Dobrze jest zapamiętać te passwordy, bo później można grać od danej planszy bez konieczności rozpoczynania rozgrywki od początku. Czyli jak widać, jest to gra dla jajogłowych, czyli tych, którzy lubią logiczne i matematyczne łamigłówki, więc nie każdy chyba w tą grę pogra. Tak, tutaj mamy takie historie. Tej planszy, nie wiem, chyba nie udało mi się ukończyć. Dobra, tutaj zniweluję te. Tutaj 6, 4, nie, tutaj akurat dwójki poszły. Tutaj mamy, tak, tutaj akurat nie możemy dodawać w ten sposób. Można dodać do dziewiątki. To jest M, to jest, nie wiem co to jest, to M. Ale tutaj chyba tej planszy już nie przejdę. Tak, no raczej nie, nie widzę, żebym mógł to przejść. Brakło mi ruchów w tym momencie, nie czasu, więc wtedy wszystko zaczyna się od nowa. Oczywiście jest wpis. Po przejściu planszy. No i teraz można sobie wpisać Enter Lever, to było 7, tak? Seven. Ok, czyli jest correct. No jak damy start game, to już będę zaczynał od tego poziomu, który jest tutaj seven. Tamtego nie zapisałem sobie poziomu, ale to ten szybko przejdę, bo ten jest akurat prosty. Także tutaj raczej z tym nie będę miał problemu. No tamta plansza już się wydaje dość trudna.
Nie wiem, co te emy robią. No nie wiem, chyba nic nie robią, albo może i coś robią. 8, czyli 8. Co robi to M? Nie wiem. Przybliżę tutaj na przykład to do tego, coś to się dzieje. No tak jakby to było, no nie wiem, powiedzmy multiply, czy coś w tym rodzaju. 8. No to jest 8, dobra. Trójka do 8, ok, dobra. Tylko nie wiem, czy mi ruchów wystarczy. 6, tutaj by było 9, tu będzie 8, 2 czwórki. Dwójki zlikwiduję. Tutaj szóstkę utworzę. Tutaj chyba będzie z tego 7. Dam radę, jeśli wyrobię się w czasie. Ale chyba mi ruchów. No niestety ruchów mi brakło. Kurka wodna. Właśnie w tym rzecz. Enter lewej. To było 8, tak? Czyli 8. Correct password. No nie wiem, spróbuję. Może mi się uda. Właśnie tutaj problem akurat tej planszy mam taki, że no niestety, ale brakuje mi czasu. Dobra, nie będę tutaj się za bardzo, bo tutaj nie wiem, wcześniej miałem chyba lepszy układ, albo lepiej myślałem, teraz chyba nie do końca dobrze pomyślałem, się wydaje. Czwórki tutaj zlikwiduję, no także 6, tak? Szóstkę z szóstką zlikwiduję. No ale mam 16 tylko ruchów możliwych. Osiem. No jestem zablokowany. No brakło mi ruchów znowu. No tutaj już jest plansza dość trudna. Ciekawe, czy jak dam start game, to będę zaczynał od tej planszy. No nie, zaczęło się wszystko od początku. Więc nie będę oczywiście od początku tego wszystkiego zaczynał. Może pozostawię to dla innych mózgowców, tamtą planszę. Zobaczmy, jak wygląda poziom zaawansowany. Poziom zaawansowany wygląda dokładnie tak samo jak poprzedni, tylko że zamiast cyferek tutaj mamy jakieś znaczki graficzne. Więc na początku oczywiście jest to proste, później chyba będzie znacznie trudniej. Także, no zobaczę. Jeszcze ciekaw jestem co do tej literki M, co ona czyni. Mam pewien, że tak powiem, pomysł, ale nie będę na razie się zastanawiał nad tym. Jak dojdę tam, to wypróbuję to, co mi przyszło do głowy. Czy to będzie dobry pomysł? Nie wiem. Ale może coś w tym będzie. Zaraz się okaże. Może nie tak zaraz, bo tutaj przejść tych parę plansz to... Tak, tutaj za Chiny Ludowe nie jestem w stanie określić połączeń tych, prawda, że robią takie, a nie inne obiekty geometryczne. Więc raczej wymaga to bardziej chyba spostrzegawczości albo jakiegoś takiego analizowania logicznego, jak przy testach na inteligencję prawdopodobnie. Tak mi się wydaje. Ninja. Plansza typu ninja. No dobra, to ninja przejdziemy. W miarę szybko. Już się zbliżam. Piszę poziom 16, tak? Level 16. Być może jest 10 poziomów na tamtym łatwym i potem poziomy są z tymi obiektami. Nie wiem, trudno
tutaj cokolwiek prorokować, że tak jest, ale tak jak widzę tutaj, że jest level 17, to być może tak jest. No właśnie. Sprawdzę tutaj właśnie tą M-kę. Nie popatrzyłem na hasło. Tą M-kę jak połączę, czy mi doda... Tak, dodało to mi więcej ruchów. No to teraz jest sytuacja logiczna. No. To sytuacja już jest logiczniejsza. Okej. Okay. To już jest w miarę logiczna sytuacja, czyli tutaj dodało mi więcej ruchów, więc już byłbym w stanie przejść, przejść tamtą, myślę, planszę. Chociaż tak do końca nie jestem pewny, czy... Tak, tutaj mi braknie ruchów, mimo wszystko. Okej. Ale oczywiście jeszcze mam tutaj wpis, no nie będę się wpisywał, tam wpiszę coś i... Dam Enter. Dam oczywiście Beginner. Wpiszę tutaj, to było to A. Tak? Tak. Dobra. Więc zobaczę. No dobra. Czyli dodajemy sobie ruchy, tak? Na razie. Więc dodam sobie te ruchy, żeby już te M-ki mieć z głowy. I teraz, tak jak wcześniej, spróbuję. Tylko jeszcze muszę tutaj zmieścić w czasie. 4. Dalej. Tutaj te czwórki wtedy zlikwidowałem. Tak, teraz tak. Tutaj stworzyłem 8. Tylko jeszcze w czasie, żeby się zmieścić. Kurczę, a to jest już, że tak powiem, trudniejszy temat. Dwójki zlikwiduję. 2, 4. Co tu jeszcze mamy? 6, 7. Tak, tutaj powstaje 6. Za mało ruchów będzie. I tak mi nie starczy ruchów. Kurde, blaszka. I tak już koniec. Blacha, czas się skończył. No, muszę przyznać, że dość ciężka jest tutaj ta plansza. No, może kiedyś uda się ją rozwiązać. Póki co polecam, zachęcam do zabawy w tą grę i do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na Commodore C64.